78. rocznica Sonderaktion Krakow. Aresztowania pracowników naukowych Uniwersytetu i innych uczelni Krakowa. 184. Mogłoby to wydawać się alogiczne. Trwała już okupacja, nie było żadnych działań wojennych na terenie Polski. Dlaczego się tak stało? Odpowiedź jest bardzo prosta, ale przerażająca w swej wymowie, zwłaszcza dzisiaj w XXI wieku. Żeby zniszczyć naród, nie wystarczy go ujarzmić przez najazd. Trzeba wykorzenić to, co w nim najlepsze. Trzeba przerwać ciągłość historyczną. Ustroje totalitarne cechują się właśnie tym jednym, wydawać by się mogło, a logicznym, a z drugiej strony idealnie konsekwentnym myśleniem. Zniszczyć tych, którzy mogą zachować pamięć i temu narodowi dać szansę przetrwać, obojętne w jakiej postaci. Dlatego jesteśmy depozytariuszem tej pamięci. Naszej przesławnej wszechnicy przyświeca dewiza plus ratio quam vis. Więcej znaczy rozum niż siła. Pokażmy, jako nieodrodni dziedzice naszych zmarłych koleżanek i kolegów, że dobrze zrozumieliśmy sens tej maksymy, że podtrzymując o nich pamięć dowodzimy tej niezbędnej w życiu każdego badacza szczypty pokory wobec dokonań poprzedników. Że pamiętając o przeszłości, wytyczamy dla nas dzisiaj i w taki jeszcze inny sposób drogę do przyszłości. Pytaniem pierwszym dla mnie, co niewola? Niewola jest to formy postawienie na miejsce celu. Oto uciśnienie. Poczęty jestem. Wiem, że skończyć muszę, ile formalną tu bywam osobą. Więc i nie czekam, aż mi wezmą duszę. Lecz duchem formę z każdą niszczę dobą. Unatworemniam się i palę ciało. Apel pamięci aresztowanych przez hitlerowców w dniu 6 listopada 1939 roku. Zmarli w obozach lub w pierwszych dniach po powrocie. Stefan Bednarski zmarł w Sachsenhausen. Franciszek Bossowski zmarł w pierwszych dniach po zwolnieniu z Sachsenhausen. Ignacy Chrzanowski zmarł w Sachsenhausen.